Cześć, tu Ernest! W tym filmiku rzucimy okiem na najważniejsze zmiany, które zaszły po ostatniej aktualizacji. A do tego pokażę wam kilka nowych, sekretnych skinów. Zaczynajmy! Koszmarów czar czas zacząć. Ktoś przywołał cień Midasa z czeluści burzy z powrotem na jego miejsce. Kiedyś władzę, teraz ruiny. Jestem ciekaw, kto jest tym czarodziejem odpowiedzialnym za opętanie fotelu Midasa. Może to po magierze ducha, których tu znajdziemy. Bronią oni tego miejsca kuszami, która ma nieskończoną ilość bełtów. Oraz dnietnic. To wyrzutnie rakiet, ale w halloweenowym wydaniu. Poza bronią, którą utrzymają, mogą oni też upuścić leczenie. Bossem tutaj jest sam Midas Cienia. Patroluje na terenie ruin władz ze swoim mitycznym Tomiganem. Dźwięki tej broni podpowiadają nam, że trzyma on w tej broni coś jeszcze oprócz samej amunicji. Na wyspę przybyła też armia cieni Midasa. Cienie to prawdziwi gracze z żądą zemsty. Przed tym eventem po eliminacji najzwyczajniej odpadało się z meczu. A teraz dron, który normalnie zabiera naszą postać do lobby, psuje się i zsyła naszą postać z powrotem na wyspę w postaci cienia. Jak widać, cień to taki duch. Nie da się w tym stanie korzystać z standardowych broni, tylko trzeba posługiwać się wyjątkowymi zdolnościami. Jako cień można wysoko skakać, przebijać się przez ściany, skanować publiczny teren w poszukiwaniu żywych graczy i oczywiście atakować wręcz. Będąc cieniem, da się prowadzić samochodami. Co do punktów zdrowia, to nie ma osłon, ale da się wyleczyć zdrowie, dosłownie jedząc broni i przedmioty. Cień po likwidacji wybucha falą energii i wypluwa z siebie bronie, które połknął. Cienie mogły jeszcze znikać, a przynajmniej częściowo. Po kilku sekundach bez ruchu cień znika, ale dalej wydaje z siebie dźwięki i świecą mu się oczy. Gdy zwykli gracze dalej walczą między sobą jak zawsze, cienie również starają się o wygraną. Forma rozgrywki Fortnite na ten event bardzo się zmieniła. Meczu nie da się już tak po prostu wygrać, likwidując resztę graczy. A to dlatego, że cienie to oddzielna drużyna, która też może i chce wygrać. Ilość ocalałych i cieni jest wskazana pod mapą. Powiedzmy, że jest sytuacja 1-1. Wygrywacie ją, ale meczu jeszcze nie wygraliście, bo poza ocalałymi czyha jeszcze kilkanaście cieni. Jak już mówiłem, cienie to jedna wielka drużyna. W momencie, gdy zginą wszyscy ocalali gracze i zostaną tylko cienie, to wygrywają one mecz, zdobywając przy tym królewski koszmar. Ocalali wygrywają mecz, gdy zlikwidują wszystkie cienie i przeciwników. Warto uwagi jest to, że ten format rozgrywki został też zaimplementowany do trybów drużynowych. Na duo i na oddziałach nie ma już kart do restartu. Zamiast tego członkowie drużyny zamieniają się w cienie i co ciekawe, mogą oni wyeliminować członków drużyny albo im pomagać, ponieważ z cieniami, którzy byli w ekipie, da się rozmawiać. Posłuchajcie sami, jak oni brzmią. To Fortnite tak moduluje głos, nie ja. Ta modulacja dźwięku działa też na emotki. Poza tym, jak już na pewno zauważyliście, wyspę opanowała gęsta fioletowa mgła, która tylko pomaga cieniom. W tej gęstej mgle w różnych lokacjach na mapie znajdziemy chatki wiedźmy. To nowe punkty orientacyjne rozsiane po wyspie. Znajdziemy to wyschnięte drzewa, chatkę i beczki z miotłami. Miotła to nowy mityczny przedmiot, który działa tak samo jak deska surfera. Warto ją przy sobie mieć, to dobry sposób na ucieczkę przed gangiem cieni. Jeden cień to nie problem, ale grupka cieni, no to już warto się przygotować. W okolicach tych chatek i nie tylko, można znaleźć nowość, słodycze. Grając mecze mieć na uwadze takie oto pojemniki z cukierkami. Nie da się ich przeszukać, ale po zniszczeniu wypadają z nich przeróżne cukierki. Są dropsy na termowizję, żelki na punkty osłony lub zdrowia, do tego niektóre dają super skok albo przyspieszenie biegu. Super skok i super bieg są bardzo przydatne, ponieważ cienie są wolniejsze od ocalałych. I ta dodatkowa przewaga to zawsze coś. W Fortnite warto jeść dropsy z podłogi, ale proszę, nie róbcie tego w realu. Poza tym zaszło kilka klasycznych zmian w balansie rozgrywki. Po pierwsze, usunięto ładowane pompy. Były one z nami przez półtora sezonu, no to nie za długo. Dajcie znać, co uważacie o tej zmianie. Ja nawet je polubiłem i na przykład od zielonej zwykłej pompy wolałem zieloną pompę ładowaną. Nie zastąpiły ich żadne nowe strzelby. Dodano za to na pole bitwy nową supermoc. Z dronów Tonego Starka mogą wypaść pięści She-Hulk. Uważam, że pięści She-Hulk i pazury Wolverina są bardzo dobre przeciwko cieniom. Amunicja się nie marnuje, bo jej nie ma, a ataki są potężne i można atakować kilka osób naraz. O, jeszcze jedna mała uwaga. Event Koszmarów Czar będzie trwał do 2 listopada. Elementy gry typu cienie są wyłączone w trybach turniejowych i na arenie. Nie mogę nie wspomnieć o nowych skinach.
Na początek nowy skin imprezowego wojaka. Od razu po aktualizacji ten skin wszedł do sklepu. Ale ma on jeszcze jeden ukryty styl. Gracze, którzy kupią tego skina, będą mogli odblokować jeszcze jeden, drugi styl, całkowicie za darmo. Aby odblokować jego imprezowy styl, trzeba wziąć udział w koncercie J Balvina. Pierwszy koncert odbędzie się 1 listopada o 2 w nocy czasu polskiego. Powtórki odbędą się 1 listopada o 19 i 2 listopada o północy czasu polskiego. Dalej, nowe style. Na ekranie teraz widać skiny, które otrzymały nowe style za darmo. Fakt, że te nowe style się pojawiły, daje nam znać, że wejdą niedługo do sklepu. Jack Gordon już jest w sklepie. Wrócił dzisiaj. Chciałbym też powiedzieć kilka słów na temat pewnej technicznej sprawy. Aktualizacja Koszmarów Czar w tym roku ważyła aż 27 GB na PC-tach. Twórcy gry wprowadzili nowy system przechowywania danych gry. Fortnite u mnie na dysku zajmuje teraz niecałe 30 GB, zamiast prawie 100. To olbrzymia zmiana i cieszę się, że twórcy gry zdołali zwolnić tyle miejsca. Niestety jednak to trochę opóźni dokładne wycieki typu wzmianki o nowych broniach itd., ponieważ wydobywcy danych muszą rozgryźć ten nowy format plików. Wycieki skinów są, ale uproszczone. A więc oto prawie wszystkie nowe, niezaszyfrowane skiny w formie ikonek w sklepie. Zaczynając od lewej mamy Panią Dynię. To ładny halloweenowy skin, który ma kilka stylów. Można zmienić kolor stroju albo zdjąć dynię. Kolejny skin to Ravina. Ma ona ciekawy plecak i dwa style. Jeden świecący, a drugi zwykły. To jest dobry doktor. Dzięki wbudowanej emotce tej postaci można przemienić się w bestię albo z powrotem w człowieka. Mała ciekawostka, jego zbierak ma dwa style. Jeden to podwójny zbierak, a drugi to dalej jego laska, ale złożona. Headlock to chyba mój ulubiony nowy skin. Ma nowy model postaci, plus nie jest zbyt szeroki. Ja jestem fanem raczej smukłych skinów. Następna na liście jest Baba Yaga. Może to ona stoi za przywołaniem Midasa. Chatki wiedźmy pewnie są jej. Ma ona magiczne miotły, to duchy pewnie też potrafi przywołać. Nowy Midas jest w plika gry jako skin, ale nie wiadomo czy wejdzie do sklepu. Jest jeszcze Pandynia. To kolejny spoko skinek. Poza tym do plików gry dodano też kilka nowych pakietów skinów. Pierwszym z nich jest zestaw szkieletów. Ten pakiet zawiera 4 ubiory, 3 plecaki, 2 zbieraki, lotnie i malowanie. Nie znamy jego dokładnej ceny ani daty wyjścia, ale dzięki wyciekom wiemy, że będzie prawdopodobnie za prawdziwe pieniądze, a nie za hodolce. Dajcie znać, czy kupicie ten pakiet. Mi bardzo podobają się te kości jako podwójne zbieraki i pani misia szkielet. To nie wszystko. Wycieki zdradziły nam jeszcze, że Ghost Rider na 100% zawita do gry jako skin. Moim zdaniem Ghost Rider będzie też do wygrania w drugim turnieju Marvela. Oczywiście wejdzie on jeszcze do sklepu. Będzie można kupić jego cały zestaw lub oddzielnie samego skina, tak samo jak z Daredevilem. Nie znamy jeszcze jego wyglądu, ale Ghost Rider to Ghost Rider. To płonąca czaszka w skórzanym stroju motocyklisty. To dalej nie wszystko. Hypex dał znać, że w plika gry jest zaszyfrowany pakiet skinów Ghostbusterów. Ghostbusterzy to ekipa doktorów, którzy polują na duchy. Coś idealnego na Halloween. Tutaj tak samo ich wyglądu jeszcze nie znamy, ale ich stroje będą wzorowane na tych z filmu. Wiemy, że do sklepu wejdą jeszcze zbieraki i lotnie, jednak te przedmioty są również zaszyfrowane. Tutaj kolejna ciekawostka. Na początku 2019 Art Vostok stworzył koncept skinów pogromców duchów Fortnite. Uwaga, to tylko koncept, ale wydaje mi się, że oficjalne skiny, które wejdą do gry, będą bardzo podobne. Ten koncept został bardzo dobrze przygotowany. Na wyspie już jest mała zapowiedź połączenia światów Fortnite i Ghostbusterów. W przylądku Dorsza można znaleźć ich samochód, który wydaje z siebie charakterystyczny dźwięk po uderzeniu. Co ciekawe, o skinach pogromców duchów i Ghost Ridera dowiedzieliśmy się m.in. dzięki nowym osiągnięciom plika gry. Teraz słuchajcie. Jest jeszcze jedno nowe osiągnięcie, które będzie polegało na wylądowaniu na Ant-Manie. Nie jestem pewien, jak to zrozumieć. Może Ant-Man zawita na wyspę jako boss i trzeba będzie mu wylądować na głowie. No, w każdym razie, wejdzie też pewnie jako skin do sklepu. Są jeszcze dwie nowe motki. A to jest nowy pakiet muzyczny, który wejdzie do sklepu, a oto malowanie, które też powinno pojawić się w sklepie. Ponadto w plika gry są też nowe wersje bambików. Nie wiemy jednak, czy one w ogóle wejdą do gry. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!